Jak wyszedłem od dentysty, tam już polskie wojsko stacjonowało na tej stacji. I byłem głodny jak tego. I poszedłem, może coś dadzą jeść. A mnie powiedzieli, jak jesteś głodny, to proszę się zwrócić do kapelana. Kapelan da taką przepustkę i dadzą coś do jedzenia. Ja poszedłem do tego kapelana, poprosiłem i on mnie dał taką przepustkę. Poszedłem do kuchni i wie pan, co mnie dali? Mynaszkę pełną ryżu z konbifem. Takiego w życiu ja coś pysznego nie jadłem. Co to była za uczta? No jak ja zjadłem to, podziękowałem i poszedłem na stację kolejną. Zabić czas, bo wracać 30 km na noc, to nie chciałem. A jak myśmy przywozili pszenicę, to nocowaliśmy tam u jednego Kazacha. I ja poszedłem przez tego i oni mnie przyjęli na noc. Ja poszedłem na tą stację, na tym stoi pociąg. I stoi orkiestra sowiecka. Jak już dał sygnał na odjazd pociągu, sowiecka orkiestra zaczęła grać. Jeszcze Polska nie zginęła. Panie, nie dzisiaj ciężko o tym mówić. Jak ja się wzruszam, jak mnie łzy szczęścia płynęły po latach tych wulgarnych słów. Ty polski burżuj, nie słyszę polski hymn narodowy. Jak ja płakałem. To lotnicy odjeżdżali do lotnictwa. Pierwsi. Mieszkaliśmy w namiotach. Kwarantanna. 2 tygodnie kwarantanny. Naraz pobudka rano, gdzieś o 4 godzinie, dali takim podłe śniadanie i wymarsz do punktu, tam była kopalnia i tam były mundury angielskie i były łaźnie. Każdy musiał wykąpać, zdać swoje ubranie, tylko dokumenty, a to wszystko było palone. Wydali nam mundurę i całe oporządzenie, oprócz tego karabinów. I marsz na stację. Tylkośmy przyszli na stację, wsiedliśmy do pociągu i pociąg ruszył w kierunku do Krasnowodzka. Coś po dniu jazdy, dzień i noc, przyjechaliśmy do Taszkentu. W Taszkencie się pociąg zatrzymał. Zaprowadzili nas do stołówki. To stołówka była wojskowa, olbrzymia. To z tego pociągu, ile nas tam było, ze 1000 albo więcej żołnierzy, to nawet 1/4 nie zajęliśmy w tej stołówce. Dali zupę i po kawałku chleba. To był obiad w Taszkencie. Z Taszkentu do nocy dojechaliśmy do Krasnowodzka. To dali nam takie śmierdzące jakieś rybnej zupy, ale tam wszystko smakowało. Wymarsz do portu i za okrętowaniem się na tankowce, bo to tankowce były, oficer NKWD powiedział: jeśli znajdziemy u kogoś pieniądze ruskie, zostanie odesłany nazad na Sybir. Proszę pana, ta plaża była zaścielona tymi czerwieńcami. 3 kobiety Rosjanki biegały z koszykami i tak te pieniądze zbierały.
Ja tylko miałem jeszcze 20 rubli i to rzuciłem do worka. A byli tacy, że ryzykowali. I za 3 ruble tam płacili jednego tumana. A za jednego tumana można było przeżyć w hotelu cały dzień. Wypłynęliśmy do Greenock, Glasgow. Stamtąd samochodami przywieźli nas do Architekturu. Na drugi dzień trzeba było się odsztyptować, bo przyjechał na inspekcję generał Sikorski. To stanęliśmy w szeregu i on wszedł, to każdemu się w oczy przyglądał. Przychodzi do jednego sierżanta, a ten płacze. O, jak on go zbeształ. A co to za żołnierz, że płacze? A on mówi, koniec. Panie generale, to są łzy szczęścia, że pan nas tam z tego piekła wyrwał. Następny dzień, tam byliśmy coś ze 2 dni jeszcze, przyjechali nas kupować. Spadochroniarze przyjechali, z kompanii łączności przyjechał plutonowy Sobierański z akordeonem, te przeboje wojskowe grał, przywieźli spadochron, pokazywał tego spadochron i nas 18 z kompanii łączności 8 dywizji piechoty zgłosiło się do kompanii łączności 1 brygady spadochronowej. 3 tygodnie mieliśmy raj na ziemi. Nic nie robiliśmy, tylko siedzieliśmy i jedli. To, co dawali, to nie mogliśmy zjeść. A tam już było, odbywały się tego ćwiczenia, muszka. I my patrzymy, jak te chłopaki przyjdą na obiad i lecą do kantyny kupować bochenki chleba. Ja potem się zebrała już cała kompania. Ja wszystko biegiem. To ja przyszedł obiad, to my też do kantyny kupować chleb i z obiadem jeszcze pomagaliśmy sobie to uzupełnić dietę chleba. Ja byłem odkomendowany do 3 batalionu z radiostacją, to patrol był nas 3. I żeby zabić czas, marsz pełnym oporządzeniu. Pierwszy marsz, 5 mil. Poszedłem. Drugi marsz, 10 mil, poszedłem. A to pełne oporządzenie i radiostacja na plecach. A ona najcięższa była. Na 15 mil poszedłem do dowódcy plutonu łączności, porucznik Zajączkowski. On się domyślił, mówi, no i co Zulu, nie chcesz iść? No mówi, no co, nogi cię bolą? No to nie idź. I ja zostałem. Jak ja się głupio czułem, to wszystko poszło, a ja jeden zostałem tego. Batalion wrócił z długiego marszu, po kolacji zbiórka na błoniach. Major Sobociński zdał raport, batalion się ustawił 4 boku. Przyjechał dowódca brygady, generał Socowski. I mówi, batalion na moją komendę. Kto nie był na marszu, 3 kroki naprzód westą. Nie ci nogi ubiera. Ja myślałem, że ja jeden. To 1/3 batalionu nie poszła. I mówi, w szeregu stań na 4 literach ciat, buty zdejm, skarpety zdejm. I generał Socowski idzie, każdemu nóżki ogląda, a pułkownik, szef sztabu zapisuje każdego. Ja byłem na końcu, na moje nóżki takie z Hollywoodu był. Nic nie było, ani pęcherze. Do mnie już nie doszedł. Machnął rękę temu. I znów skarpety założyć, buty założyć, do szeregu wstąp. Także Socowski sobie wyszedł, tam stanął na środku. I mówi, chłopie, wyście mnie zasmucili dzisiaj.
i Jarcio. Ogląda. Mówi, no dobry taki żołnierz, jak nie będzie mógł maszerować. Tam ambulansu nie będzie. Ja ciebie na plecy nie wezmę. Twoje życie zależy od twoich nóg.